Najpierw powstała grupa Bliżej Natury w ramach takiego ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Paweł Siły z Piekarskiego Stowarzyszenia Przyrodników oraz z grupy Bliżej Natury. Projekt ma na celu przeprowadzenie kampanii społecznej na temat ochrony przyrody, w szczególności obszarów Natura 2000, ale nie tylko. I właśnie z grupą młodzieży i dzieci przystąpiliśmy do tego projektu i w ramach tego przeprowadziliśmy akcję zimowego ptakoliczenia. Mieliśmy pewne obawy ze względu na pogodę, czy ptaki dopiszą, lecz akcja naprawdę udała się, zakończyła się dużym powodzeniem. Mogę statystyki przybliżyć. Na Kalwarii w ciągu godziny policzyliśmy 118 ptaków z 12 gatunków. W tym czasie akurat przeważały gawrony, było ich 60, a oprócz tego jeszcze były sroki, kawki, kosy, bogatki, czarnogłówki, wrony siwe, gile, wróble, mudraszki oraz udało się zaobserwować pojedynczego pełzacza ogrodowego i kowalika. W jaki sposób rozróżniamy te ptaki, na co mamy zwracać uwagę, bo też interesuje mnie to, w jaki sposób te młode osoby, dzieciaki były w stanie policzyć je, zaobserwować, rozróżnić. To może zacznę od tego, że w Polsce występuje nawet 400 gatunków ptaków i to jest liczba bardzo pokaźna. Trzeba się przede wszystkim przygotować. Można korzystać z różnych atlasów do oznaczania ptaków, czy z dźwięków też dostępnych już w internecie, bo to jest też bardzo pomocne, bo nie zawsze ptaki się gdzieś tam w koronach drzew dojrzy, a często je słychać. Przed tą akcją przygotowywaliśmy się z uczestnikami właściwie pod gatunki, których się spodziewaliśmy w tym czasie na Kalwarii. Także powiedzieliśmy sobie i o gawronach, i o srokach, i o wróblach, gilach i reszcie ptaków, których oczekiwaliśmy. Uczyliśmy się, jak one wyglądają, jak je rozpoznawać, również po głosie. No może weźmy sobie tutaj ptaki krukowate. Czyli gawron, kawka, sroka, wrona siwa, które były na Kalwarii. Srokę można rozpoznać przede wszystkim po tym, że jest czarno-biała, taka dostojna, z długim ogonem. Kawka z kolei jest ptakiem najmniejszym spośród wymienionych. Jest cała czarna z taką szarawą główką i karkiem i odznacza się też bardzo charakterystycznym, jasnym okiem. Natomiast wrona siwa jest w większości właśnie siwa, jak sama nazwa wskazuje, z czarnymi elementami. No i został nam jeszcze gawron, którego można rozpoznać po takiej charakterystycznej trójkątnej sylwetce oraz po lekko wyłysiałym dziobie. To jest też taka cecha charakterystyczna, po której może się wydawać, że te ptaki są takie trochę chorowite, ale to jest właśnie cecha ptaków dorosłych u gawronów. To jeszcze może sobie właśnie powiemy o tych ptakach, które mieliśmy okazję obserwować zimą na Kalwarii. Samiec gila oznacza się przepięknym czerwonym brzuszkiem z czarną czapeczką, natomiast samica już jest mniej efektowna, ten brzuszek ma szarawy. Są to ptaki dosyć charakterystyczne, ciężko je pomylić z innymi. No i oznaczają się też bardzo ciekawym głosem, takim jak gdyby od niechcenia, trochę melancholijnym. Można to interpretować w ten sposób, że dwa razy śpiewają tak, tak, a potem jedno nie. Oprócz tego jeszcze mamy pełzacza ogrodowego, który no, ma takie kolory bardzo zbliżone do kory drzew, gdyż on właściwie mało lata, głównie jak sama nazwa wskazuje, pełznie po drzewach. Od samego dołu do góry pełznie wokół drzewa naokoło i wyszukuje za pomocą takiego wygiętego dziobu poukrywanych owadów w zakamarkach kory drzew. Mamy jeszcze kowalika, który odznacza się pomarańczowym brzuszkiem z niebieskim wierzchem ciała. Jest to ptak, który co ciekawe jako jedyny w Polsce potrafi schodzić głową w dół po pniu. Głównym celem akcji była tak naprawdę promocja obserwowania przyrody, spędzania czasu właśnie z przyrodą, ale oczywiście dane statystyczne też są istotne, nie zapominajmy o tym. Te dane zostały przesłane do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Taka akcja nie odbywała się tylko w Piekarach, ale w całej Polsce. OTOP prowadzi właśnie zimowe ptakoliczenie już od 7 lat. W tym roku po raz pierwszy zawitała ta akcja w zorganizowanej formie do Piekar. Dane te są właśnie zbierane z całej Polski, z wszystkich tego typu wycieczek, czy też z pojedynczych obserwacji i są potem prezentowane w formie raportu. W tym roku już wiemy, że najwięcej było gawronów. W roku ubiegłym najwięcej było kiczołów, których na przykład w tym roku na Kalwarii nie obserwowaliśmy. I te dane służą do wyznaczenia trendów zimowania poszczególnych gatunków w naszym kraju.
Jolanta Siwy, prowadzę oddział dla dzieci i młodzieży przy filii numer 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zainteresowanie, jak się okazało, było spore, a przede wszystkim zaangażowanie tej młodzieży, która uczestniczyła w ptakoliczeniu, a więc grupy bliżej natury, oprócz nich w akcji uczestniczyły dzieci i młodzież spoza tej grupy bliżej natury, w tym również nasi czytelnicy. Były to w głównej mierze osoby, które już wcześniej, właśnie tutaj podczas bibliotecznych spotkań, przygotowywały się do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu, a więc bardzo chętnie poznawały i utrwalały wiadomości o ptakach, które zimą możemy spotkać na Kalwarii. Już dzieci w wieku przedszkolnym interesują się przyrodą, niektóre nawet bardzo znają się już na tej przyrodzie, nawet znają znaczenie jakichś tam naukowych terminów, także to jest bardzo takie fajne, ciekawe. Czy po sukcesie tej pierwszej akcji te akcje będą kontynuowane w przyszłości w Piekarach Śląskich? Jeśli chodzi o mnie, to na pewno chciałabym, żeby nasza biblioteka co roku włączała się w takie akcje. Barbara Domin, kierownik rejonu Północ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich. Mam nadzieję, że będziemy brali udział również w wiosennym ptakoliczeniu i mam nadzieję, że pan Paweł będzie nadal chciał prowadzić u nas zajęcia z dziećmi i z młodzieżą i sądzę, że będzie coraz większy odzew społeczeństwa, bo okazuje się, że ludzie chcą takich wycieczek, ale potrzebują osoby, która się na tym zna, prawda? Stąd mamy już takie głosy, nawet dorośli się do nas zgłaszają, że słyszeli, że u nas prowadzi się takie zajęcia. Więc myślę, a nawet jestem pewna, że w następnym ptakoliczeniu weźmie udział jeszcze większa liczba mieszkańców, w tym dorosłych. Sądzę, że w dobie fascynacji, zwłaszcza młodego pokolenia, światem wirtualnym, takie skierowanie ich uwagi na świat realny, świat nas otaczający, na przyrodę jest rzeczą bardzo cenną i obserwuję, że to działa, ponieważ dzieci rzeczywiście sporo już wiedzą o gatunkach ptaków i zwracają już uwagę na swoje najbliższe otoczenie.